Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 16 grudnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje, na jakim autorytecie opiera się to wszystko, co mówi sam o sobie. Nie jest to autorytet Jana Chrzciciela. Jest to piękne świadectwo, jest ostatnim prorokiem Starego Testamentu i pierwszym prorokiem Nowego Testamentu, ale to świadectwo nie jest wystarczające. Zresztą świadectwo żadnego człowieka nie jest wystarczające, aby powiedzieć, kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus. Jezus mówi, to na czym buduje mój autorytet, to na dziełach, które spełniam, są to dzieła Boga Ojca. To, czego chce Ojciec, ja to spełniam. I to jest właśnie świadectwo, że moje posłannictwo jest prawdziwe. W historii Izraela było bardzo wielu takich ludzi, których Pan Bóg potwierdzał konkretnymi znakami, konkretnymi dziełami, że stoi za nimi, że oni są Jego wysłańcami. Do nich należy niewątpliwie Mojżesz. To, co on mówił, zapowiadając różne plagi, to rzeczywiście się działo. Również kiedy wyciągnął laskę, kiedy mieli przejść przez Morze Czerwone, to się stało, przeszli po suchym dnie morskim. Również Eliasz, ten, któremu Pan Bóg dał taki dar uzdrawiania i również kiedy wstrzymał deszcz. I takich przypadków było wiele, ale w Panu Jezusie Chrystusie była kumulacja. Powiedzielibyśmy nagromadzenie tych wszystkich rzeczy i dla Pana Jezusa nie było żadnej takiej sytuacji, której On nie mógłby podołać. Uzdrawiał z różnych chorób i niewidomi, i głuchoniemi, i trędowaci, i wskrzeszał umarłych, i rozmnażał pokarm, również wino w Kanie Galilejskiej, i również wskrzeszał umarłych, i panował nad żywiołami, nad jeziorem, nad burzą. Dla Pana Jezusa nie było żadnego problemu. W historii Izraela nie było takiego drugiego przypadku, kiedy takie nagromadzenie znaków miałoby miejsce. A więc wszystko wskazuje na to, że Pan Jezus jest dokładnie tym, za kogo się podawał, że jest Synem Bożym. Nie było takiej rozbieżności. Wola Ojca i wola Pana Jezusa. Była to ta sama wola. A w Twoim życiu, kto jest Twoim autorytetem? Może Twoi rodzice? Może jakiś polityk? Może Twój przyjaciel? Może Twoi koledzy, koleżanki, rówieśnicy? Może dla Ciebie Twoim autorytetem jest jakaś osoba, jakiś ksiądz, może jakiś youtuber, może jakiś, nie wiem, sportowiec, ktokolwiek. A być może jakaś osoba święta. Być może święty Franciszek, być może Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, a być może dla kogoś również Marcin Luther, czy Kalwin, czy ktokolwiek inny. Otóż okazuje się, że nie można budować na autorytecie żadnego człowieka, tylko na konkretnych czynach. Pan Bóg potwierdza konkretnymi czynami, konkretnymi nawróceniami, konkretnymi uzdrowieniami to, że On za tym stoi. I nie ma właściwie innego, lepszego świadectwa. I również kiedy patrzymy na różnych ludzi, którzy mogą legitymować się różnego rodzaju certyfikatami, na przykład ktoś powie, jestem inżynierem. Dobrze, pokaż mi swój produkt, most, który zbudowałeś, czy budynek, który zbudowałeś. To będzie świadectwo, a nie twój certyfikat. Ktoś jest lekarzem, w pokoju prawdopodobnie u niego wisi taki certyfikat ukończenia uczelni, ale pokaż mi twoich chorych, twoje osiągnięcia medyczne. Albo na przykład ktoś jest muzykiem, potrafi pięknie odegrać, odtworzyć muzykę, ale nie ma czegoś takiego, co moglibyśmy... On ma w sobie takie to coś, coś takiego, co chwyta, taki polot. Albo ktoś jest nauczycielem. Co z tego, że jest nauczycielem mianowanym czy dyplomowanym? Być może nauczyciel kontraktowy jest w stanie go wyprzedzić, dlatego że ma więcej pasji, więcej miłości do dzieciaków. Czasem zdarza się, że osoba sprzątająca wyprzedza kulturą osobistą jakiegoś profesora, który idzie i po prostu jest, przepraszam, chamski wobec innych ludzi. A ta osoba sprzątająca jest uprzejma, dobra, kulturalna, potrafi się pięknie wysławiać, nikogo nie upokarza. A więc, kochani, konkretne czyny. I również w przypadku Pana Jezusa, to właśnie dzieła, które On wykonuje w imieniu Ojca, one świadczą o Nim, a nie świadectwo żadnego człowieka. Starajmy się w taki sposób żyć, żeby o nas również mogli powiedzieć. Słuchajcie, ta wiara musi być prawdziwa, dlatego że jak patrzę na Niego, na Jego życie, to chcę być lepszy. Nie dlatego, że mi to udowodnił jakimś papierem, ale dlatego, że udowodnił mi swoim życiem. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.